No i wiecie, sezonek ogórkowy powoli się kończy. No nie będziemy już troszkę wracać, no chyba, że jeszcze przypomnimy inne koszmarki 2020 jako synonim, jak 2020, no zaczął się mech, ale jest ok. A 2021 i jest już nowy album do oceny. Sezonek ogórkowy powoli się kończy. No nie będziemy już troszkę wracać, no chyba, że jeszcze przypomnimy inne koszmarki 2020 jako synonim, jak 2020, no zaczął się mech, ale jest ok. A 2021 i jest już nowy album do oceny. Pierwszym utworem jest Do You Dream of Armageddon, czyli instrumental, który oczywiście wprowadza nas w cały album. Sprawia on chyba wrażenie, że wiemy, na czym stoimy, wiemy, czego słuchamy i jak będzie wyglądać cała reszta. Jest to naprawdę dosyć wciągający instrumental i pokazujący, jak właściwie zacząć tą płytę. No i od razu przechodzimy do mięska, a mianowicie Black Lungs, czyli utwór, który był już zapowiadany w zeszłym roku, czyli już był puszczany w 2020. To była taka końcóweczka 2020, zresztą końcówki 2020 zawsze są pod znakiem właśnie utworów, które mają zapowiadać te albumy, które wyjdą w przyszłym roku. No i tak było. Zresztą Black Lungs to jest w ogóle gejuszostwo, które naprawdę zachęcało, żeby preorderować płytę w trybie natychmiastowym. No co tu się powiedzieć, kompozycja jest naprawdę bardzo fajna i ładnie skomponowana. No i znowu wiadomo, że niektórym kopara opadnie, że jak metalcore może brzmieć ładnie, jak... Ale, jak widać, można! Given Blood, czyli naprawdę nieco spokojniejszy, ale bardziej dynamiczny utwór, który naprawdę no, dzieje się bardzo dużo. Jest to też mój taki faworycik. I przyznam szczerze, że mogłem to słuchać jeszcze z godzinami, aczkolwiek wiadomo... Wszystko, co jest dobre, jest z umiarem i ten utwór również jest dobry, ale z umiarkiem. Discourse is Dead. To jest kolejny utwór, który oczywiście jest już nieco spokojniejszy i trochę jest takim wstępem do kolejnego, jeszcze spokojniejszego utworu, którego za chwilę omówimy. Sam utwór jest okej, jest taki dobry, też jest taki przyziemny po prostu. Ach, moment, w którym ludzie, którzy mają rtęć w żyłach, zagrzają się i będą walić głowami jakim cudem! Dead Butterflies, jak na metalcore'owe warunki, jest utworem spokojnym i wręcz balladowym. Może pewnie dlatego, że metalcore to nie tylko background noise i inne sprawy, a też już wyleżał mimo wszystko ten metalcore i wiem, zdaję doskonale sprawę, że metalcore to jest jak na razie jeden z takich niedocenionych gatunków. Może kiedyś będzie taka pogadanka, no zobaczymy. Ale do rzeczy. Dead Butterflies. Czyli, no jakby na to nie patrzeć, singiel promujący, chyba trzeci singiel promujący i on już wyszedł jeszcze w tym roku. I powiem szczerze, Jezus, to jest kurwa zajebiste!
kompozycja dosyć złożona. Mamy tu takie dodatki jak instrumenty dęte. Całość się po prostu trzyma, rozpływa się w ustach po prostu. Czego chcieć więcej? To jest po prostu geniuszostwo. Już od dawna obaliliśmy pewne bariery związane z metalcorem. Dead Butterflies to jest po prostu piękno samo w sobie. Dużo bardziej mocnie, trzy i nieco bardziej z pompą jest oczywiście An Ordinary Extension. Ten też jest równie mega co wspomniany Dead Butterfly. To jest po prostu pewna esencja pewnej spójności. Kolejnym utworem jest Ember Tenens, który faktycznie początkowo brzmi tak jak każdy utwór, że się zna na tej płycie. Ale jest pewna jedna charakterystyczna rzecz, a mianowicie Brage i z czasem ten utwór staje się nieco mocniejszy. Rzecz jasna i potem wraca do tej swojej pierwotnej formy. Flight Without Features jest oczywiście dosyć bardzo wyciszającym i spokojnym utworem, który pozwala troszeczkę odetchnąć od zagrywek metalcore'owych. Nie mogę powiedzieć, że to jest pop, ale jakie to jest takie łagodne, ale jednocześnie po prostu przyziemne. Kolejny jest już nieco bardziej imprezowy Little Wonder, który ma takie lekkie zacięcie dance'owe, ale nie jest ono aż tak odczuwalne. Chociaż widać też to, że ta piosenka rozkręca się oczywiście, no i rozkręci się do pewnego momentu. Animas to utwór, który już został zapowiedziany już w 2020, już była chyba raczej rychła końcówka tego sławetnego oczywiście roku i to jest utwór, który zapowiadał się naprawdę obiecująco. I tak, warto zaznaczyć, że jest to pierwszy singiel promujący płytę i rzeczywiście tak było i wiedziałam, że to będzie hit! Tak. Bo sam utwór jest dobrze skonstruowany, napisany, no i naprawdę wpada w ucho. Jest po prostu zapamiętywalny. Libertine to jest utwór, który ma dość mocny początek, ale mimo wszystko dalej jest już nieco spokojniej i wciąż utrzymuje ten sam temperament co Animals. Prócz Liberty bardzo podoba mi się oczywiście Goliath, który oczywiście jest dużo mocniejszy pod kątem konstruktu, ale za to się kończy ładną kompozycją smyczkową. W ogóle cały Goliath to jest w ogóle geniuszostwo. Niezu podniosłym utworem jest Demigod, który oczywiście, jak znowu jak na kompozycję metalcore'ową, jest ładniutkim utworem i wszyscy chyba dostają już od razu mindblowa, którzy tak hejcą metalcore, ale architekt znowu udowadnia, że tak da się. Demigod to pokazuje. No, oprócz oczywiście kompozycji smyczkowej dodatkowo dostajemy klawisze. Utwór Meteor początkowo mnie tak troszkę nie przekonywał, ale oczywiście z czasem sprawiał mi przyjemność. I no troszkę zajęło mi to czasu, zanim Meteor trafiał mi oczywiście w serducho.
Warto jeszcze podkreślić, że jest to ostatni singiel promujący tą płytę. Ostatnim utworem jest chyba najbardziej złożona kompozycja o nazwie Dying is Absolutely Safe, która dla mnie jest najspokojniejszą z całych 15 utworów. Tak, to jest najspokojniejszy utwór, można już podciąć to pod balladę, zawierająca oprócz gitary akustycznej spełnione smyczki, no i nie zabrakło chórów. Całość jest po prostu fenomenalna i jest dobrym zwieńczeniem tej płyty. Tak, jeśli chodzi o czas tej płyty, czyli For Truths That Wish to Exist, trwa prawie godzinę. Tak, jest to dosyć długo, ale trzeba zaznaczyć, że jest 15 kawałków. I taki fun fact, no oczywiście fizyczna wersja wersji CD wygląda tak, jest to najcieńszy digipak w mojej kolekcji. Tak, może się jeszcze zmieścić z 3 takie podobne. Aczkolwiek wykonany nawet całkiem solidny, a sama okładka jest po prostu cudna. No to są takie bardziej fun fakty, ale jeśli chodzi o tę płytę, to jest warto. Co prawda Holy Hella nie przebija, ale wciąż trzyma ten poziom i to dość wysoki poziom, że nie tak wysoki jak Holy Hell, ale warto. No u mnie to jest oczywiście 9,5 na 10 i jest to póki co no tymczasowy kandydat na najlepszą płytę. Zobaczymy, co jeszcze ten rok przyniesie. Może będą jakieś fajniejsze rzeczy. A na dzisiaj to wystarczy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. You.